Dzień dobry, witam wszystkich kolegów bardzo serdecznie. Dziś będziemy mieli taki krótki filmik poglądowy związany z produktami, karmieniem, karmami i tak dalej. Dlatego, że dostaję mnóstwo telefonów związanych właśnie z tymi zagadnieniami i koledzy zadają mi mnóstwo pytań dotyczących sposobu karmienia, suplementacji i tak dalej. Zacznę może od tego, że mamy tydzień do lotów, jest bardzo zła pogoda i chciałbym tutaj polecić panele mikrofalowe. One nam w bardzo dużym stopniu pomagają przy doprowadzeniu gołębi do formy. Takie panele można już tutaj u nas w Polsce nabyć. Jeżeli jest zimno, tak jak dziś, mamy tydzień do pierwszego lotu konkursowego praktycznie, to na noce moglibyśmy to załączyć, co spowoduje, że jesteśmy w stanie je tam troszeczkę poprawić, jeśli chodzi o formę i ulżyć jej w tej trudnej takiej temperaturze. Panele te będzie można nabyć w firmie Łukasz Strzałek, można je nabyć, pod numerem telefonu ja potem podam i praktycznie może zrobić do każdego gołębnika pod zamówienie taki panel grzewczy mikrofalowy. Następne pytania, które koledzy mi zadają, to są dotyczące karm. Ja osobiście latam na karmie z Versal Lagi. Tej karmy nie trzeba reklamować, ponieważ jest znana w Polsce i każdy wie, co to jest za karma. Osobiście nabywam je też w firmie tej Łukasz Strzałek. Jest zawsze świeża u niego, bezpośrednio od dystrybutora. Nigdy nie było żadnych niespodzianek, terminy ważności i jakość jest bardzo dobra. Więc w moim programie lotowym latam na karmie z Versal Lagi. Następne pytania, jakie padają nam tutaj w telefonach, które otrzymuję, to jest przygotowanie gołębi przed lotem. Więc jeśli chodzi o przygotowanie gołębi tuż przed lotami, to w pierwszej kolejności musimy zadbać o drogi oddechowe. Drogi oddechowe to jest podstawa. Są produkty do tego. Ja polecam z firmy Foxim OrniMax. Został ten produkt przetestowany w 2020 roku, nie tylko w moim gołębniku, ale i w innych gołębnikach. Wspaniale się sprawdza. Podajemy go przed lotami, podajemy go po czwartym locie konkursowym i około 10 lotu konkursowego. Jest to produkt, który podajemy iniekcyjnie w kark. Możemy go podać we wtorek po locie i następnego dnia gołębie trenują. Loty, które później jest lot w niedzielę, zazwyczaj jest bardzo udany po takim udrożnieniu dróg oddechowych. Mamy z głowy na 4 do 5 tygodni wtedy. Wiadomo, że jeżeli podamy to we wtorek, to jesteśmy w stanie wszystkie produkty, niczym innym tego nie jesteśmy w stanie zastąpić, bo wszystkie inne produkty normalnie podajemy do wody i tak dalej, i tak dalej. Więc ten produkt też będzie możliwy do kupienia pod numerem telefonu 696 396 705. Szczególnie też polecam go, jeśli chodzi o gołębie młode. Gołębie młode wymagają niesamowicie dobrego utrzymania dróg oddechowych. Ja może wyjaśnię, na czym to wszystko polega. Też podajemy ten produkt tydzień, półtora przed lotem pierwszym konkursowym i po drugim, najpóźniej trzecim locie konkursowym. Jeżeli nie podamy go, to jest na 90%, że będziemy mieli problem z uzawieniem oczu albo inne problemy, a szczególnie przy gołębiach młodych to odbywa się to w sposób następujący. Odbywa się lot, pierwszy lot, który jest upalny. Gołębie
przytyka. To znaczy, ja wyjaśnię, wkładamy na lot 150 km i tak mogą być potężne straty gołębi młodych i hodowcy zazwyczaj będą to zwalać na złe wypuszczenie, na konwojenta, na prezesa lotowego i zazwyczaj każdy mówi, że był zły odlot i gołębie zostają na miejscu. One tak, faktycznie zostają na miejscu, bo gołębie młode są bardzo delikatne, jeśli chodzi o te drogi oddechowe i automatycznie po 10 km, jeżeli mają zatkane te drogi oddechowe, przy tym jeszcze lekko są przypasione, to przy upale 30 parę stopni one pokonują 10 km, siadają na polach albo siadają gdzieś na dachach i tam już zostają. I wszyscy dzwonią i nie było odlotu. W oddziale się okazuje, że jest 5-7 hodowców, którzy nie mieli żadnych strat, a niektórzy mieli 50% strat. I te straty są spowodowane niedrożnymi w upale, niedrożnymi drogami oddechowymi. Musimy o tym po prostu wiedzieć, że przed lotami gołębi młodych koniecznie musimy te drogi oddechowe udrażniać. Zresztą, jeśli chodzi o gołębie stare, również. To jest podstawa. Teraz, jeśli chodzi o suplementację, mamy na polskim rynku bardzo dużo produktów. Wręcz nie wiemy, z czego skorzystać. Jest bardzo dużo dobrych produktów, ale nie wiemy, w którym czasie, jak mamy je podać, co z nimi robić. Ja w swoim programie lotowym mam produkty z 3 czy 4 firm. W tej chwili z Pigeon Fast jest kilka produktów, z Pigeon Vitality i pojedyncze jakieś produkty z Elity i jeszcze jakichś tam innych firm. Chciałbym tutaj zaproponować hodowcom niektóre produkty, które moim zdaniem są niezbędne do lotowania, bynajmniej we własnej hodowli i nie tylko swojej hodowli, zostały przetestowane w poprzednim roku i takim dobrym produktem jest Regeneration. Jest to produkt, który składa się z aminokwasów, elektrolitów, witamin, ale też produktów wspomagających odbudowę komórek. Nie wyobrażam sobie dziś lotowania bez tego, bo u mnie gołębie to dostają, ten produkt Regeneration dostają po każdym treningu. Ten produkt również będzie dostępny pod numerem telefonu 696-396-705. Ponadto w zeszłym roku przy lotowaniu gołębi młodych, dorosłych też, przetestowałem jeszcze ze 2 produkty. Provixon, który odpowiada za sprężystość mięśni u tych gołębi młodych. Zresztą to było bardzo widoczne, ta zmiana tej sprężystości. Produkty już były podawane od początku odsadzenia gołąbków i one powodowały takie inne przygotowanie tych ptaków aż do tego sezonu lotowego. Ten produkt też bym polecił. Z takich produktów, które ja również podaję i chciałbym polecić, są to produkty z Pigeon Vitality. W moim programie lotowym są produkty takie jak Improve Antifungal, którzy wszyscy go praktycznie w Polsce znają i podaję go w trakcie sezonu lotowego. Poza sezonem podaję ziołowe, ale jeśli chodzi o grzyby, pleśniawki i inne rzeczy, ale w trakcie sezonu on nam tutaj robi wspaniałą robotę. Ale na taką uwagę moją bardzo bym polecił, jeśli chodzi o białko Rebulit Powder. Ono jest podawane tuż po powrocie z lotu, między innymi z Regenerationem. I to białko jest, według mojego rozeznania, jest jednym z lepszych białek na rynku polskim. Podane po locie
w niedzielę na gorące mięśni pięknie nam po prostu uzupełnia te wszystkie braki i pozwala, żeby go dochodził nam do formy. Z tych produktów Speedzone Vitality też stosuję jeszcze oksybę w proszku, z tym, że ja polecam bardziej w proszku niż w płynie, ponieważ podawany na olej chętniej go zjadają, bo wiemy, że tą witaminę podajemy koniec tygodnia, chcemy, żeby gołąbki się napiły, więc w tym momencie one zjedzą i dostają to samo, a z wodą niechętnie podchodzą i psikają nam. Więc są to takie z pierwszej ligi te produkty, jeśli chodzi o Pigeon Vitality, i w swoim programie również te produkty mam. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć, żeby nie być gołosłownym, jeśli chodzi o podawanie produktów, które tutaj, o których mówiłem, takich jak nadrogi oddechowe, Ornimax, to chciałbym tutaj powiedzieć o hodowcach, którzy po pierwsze podają te same produkty co ja i również podają je Speedzone Vitality i lecą na praktycznie tym samym programie i ja im troszeczkę pomagam przy tym. To chciałbym powiedzieć o takich kolegach jak Izdebski Łukasz, oddział łuków. Najlepszy lotnik w kategorii A, najlepszy lotnik w kategorii B, pierwszy lotnik w kategorii C, pierwszy lotnik w kategorii C okręg. Z tego samego oddziału Zygadło Piotr, mistrz oddziału, mistrz okręgu GMP, również świetnie lata. Mam kolegów z Bydgoszczy, Rezulak Marek, który też świetnie z lotów takich lotów trudnych w upale świetnie odbijał, gdzie między innymi właśnie podał produkt ten na drogi oddechowe we wtorek i mówi, że ta różnica była nieporównywalna, te gołębie są inne przy powrocie. Tak samo mam kolegę w Bydgoszczy, który podając ten produkt we wtorek na 500 odbił trzy pierwsze gołębie z 8-minutową przewagą, w tym dwa roczniaki, czego wcześniej nie zaobserwował w swojej hodowli. Więc to nie są takie gołosłowne moje słowa, jeśli chodzi o produkty. Chociaż jestem troszeczkę taki zdziwiony, ponieważ w kilku hodowlach pomogłem hodowcom, którzy zamykali listy w sekcjach, a nagle zaczęli bardzo dobrze latać. W oddziale wszyscy się dziwią. Jak prosiłem, czy mogę powiedzieć ich nazwiska, no to niestety powiedzieli, żeby nie, bo konkurencja po prostu nie śpi. Ale jeden z nich mi obiecał, że po sezonie nakręci filmik, jak można zmienić komuś hodowlę. Czyli jak można było zdobywać 6 konkursów przez sezon, a w następnym tylko w ciągu pół roku, w następnym sezonie lotowym, można było grać pierwsze skrzypce w oddziale. Ja się bardzo cieszę, jeżeli komuś pomogę i ten ktoś bardzo dobrze lata, no to sprawia mi wielką satysfakcję. Cóż jeszcze mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o produkty? Jeśli chodzi o te produkty Speedzone Fast, to w ciągu tam tygodnia, dwóch będą jakieś katalogi, już będzie można je kupić w pakietach dla gołębi młodych, czyli jak teraz je odsadzić, co z nimi robić, aż do lotów, i potem takie pakiety też będą lotowe dla gołębi młodych, czyli ten sam sposób lotowania, w którym ja lotowałem. Więc też polecam, będzie możliwe pod tym numerem telefonu, będą możliwe do zakupu. No w moim programie są też, oprócz tych Pigeon Fast, tych produktów,
Są też produkty z innych firm, no, szczególnie to jeśli chodzi o taką bazę też dobrą, są te produkty z Pigeon Vitality, które polecałem. Co jeszcze mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o produkty? No, mamy bardzo dużo produktów. Te produkty, które wymieniłem, Regeneration, Provixon na Regeneration, który nam regeneruje gołębie, Provixon teraz, te produkty możemy podawać nawet jeżeli mamy już zakupione produkty. Jeżeli mamy programy, to te produkty dodatkowo możemy podawać je właśnie po powrotach z lotu, po treningach i one będą nam dodatkowo wspomagać te gołąbki w tym wysiłku. Głównie chodzi o ten Regeneration, który oprócz tego, że wszystko posiada i wszystko jest zrównoważone, jeśli chodzi o tą regenerację, to jeszcze posiada te produkty wspomagające odbudowę komórek u gołębi, a wiemy wszyscy, jak wygląda gołąb, który wraca zmęczony, jak są sine mięśni i jak to wszystko trzeba odbudowywać. Musimy go odbudowywać po jakimś treningu, jeżeli wywieziemy go na 50 km, to u mnie od razu dostaje w pierwszej kolejności Regeneration i po napiciu się tego dopiero dostają te gołąbki produkty inne i karmimy te gołębie, tak? Cóż jeszcze takiego ciekawego mógłbym tu powiedzieć, to jeśli chodzi o produkty z innych firm, no są to takie pojedyncze rzeczy i wydaje mi się, że tutaj nie będę o tym mówił. Jeśli chodzi o program lotowy i o produkty i o lotowanie, no jeżeli oprócz tego wszystkiego, o którym tutaj powiedziałem, czyli tych produktach, o programie, jeżeli będziemy się go trzymać, no to nie wystarczy nam tylko dobry produkt i dobry program. Po prostu konieczna jest ciężka praca hodowcy. Niestety, panowie, zawijamy rękawy, wstajemy o 4 rano, bo ani dobry program, ani dobre produkty też nam w tym nie pomogą. Także zachęcam wszystkich do ciężkiej pracy. Jeżeli coś wychodzi nam w hodowli, czyli super nam się wszystko układa, z lotu na lot lepiej lecimy, no to te chęci mamy o wiele większe do tego, żeby wstawać i wywozić gołąbki na treningi i tak dalej. Więc wszystkim życzę udanych lotów. Jeżeli jest coś takiego, o czym nie wiecie, to możecie do mnie zadzwonić, związanych z tymi produktami, które tutaj polecałem. Numer telefonu powtórzę jeszcze raz: 696 396 705, to pod tym numerem będzie można nabyć te produkty. Hodowców, których tutaj wymieniłem, również pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich tych hodowców, którym tam podpowiadam i pomagam przy hodowli, żeby się nie bali konkurencji, tylko też mówili, że jest ktoś, kto pomaga, bo no dzięki temu będzie nas więcej, jeśli chodzi o ten sport. Także wszystkim życzę dobrego lotu, udanego sezonu, żeby nam się zaczął, bo na razie to mamy brzydką pogodę. I żeby nam ustąpiła ta pandemia, uważajmy na punkcie wkładań, czyli maseczki i dbanie, dezynfekcja, i żebyśmy mogli po prostu przejść przez te loty, jak to się mówi, suchą nogą, żebyśmy nie mieli problemów na naszych punktach wkładań, w naszych hodowlach. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. I myślę, że po jakimś czasie również się spotkamy przed kamerą. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.